Hej, siema moi widzowie, tutaj Repca Games w pierwszym openingu z FIFA 16 oraz openingu związanego z TOTS-ami. Dzisiaj nie będę otwierać złotych paczek, bo mnie nie stać po prostu, mam 23 tysiące jak widzicie, więc raczej tych zawodników Marquisio czy ten Busquetsa nie dostaniemy, nawet Promesa, ale z tych złotych jakbym miał powiedzieć, co jaki zawodnik mnie bardzo ciekawi, to Kanté. Nie wiem jak to etek wymówić, Kanté. Bardzo fajna karta, wygląda jak taki trochę Pogba, tylko że niższy. No fajna, fajna karta. Zagoje w sumie nie jest zły jak na SPD. Suchy nawet fajnie wygląda. W ogóle fajnie to brzmi, suchy. Oczywiście te największe overale to też tam nie ma co gadać. Schmelzer również. Bardzo przyjemnie wygląda, że tak to powiem. Ale stąd jakbym chciał kogoś dostać, tak to myślę, że te większe overale oraz Promesa, bo Promes to jest bestia, jak tak patrzę na jego kartę, ale ja bym się nie obraził, jakbym cokolwiek dostał. Srebrne to tam srebrne, ale właśnie dzisiaj będziemy otwierać brązowe paczki, to jest za 1500, a mamy tutaj naprawdę fajne karty. Mam Stępińskiego z Polaków i Kapustkę. Jeszcze mamy w srebrnych lewego obrońcę z Piasta Gliwice. Czy nawet nie pamiętam jak się nazywa. I powiem wam, że jak tak sobie popatrzymy, ten to jest w ogóle bestia masakryczna. Ten jest też niesamowitą bestią, tylko sztuczek mu brakuje. No, ten też jest nawet spoko. I jak tak patrzyłem, ten jest okej, ale ktoś tu... Kapustka. O, omówmy sobie Kapustkę, bo to Polak. Dwie gwiazdki sztuczek, dwie gwiazdki słabszej nogi, trzy sztuczek. Mi się wydaje, że sztuczek trzy, ale słabszej nogi tak trzy co najmniej powinien mieć. Więc trochę szkoda, ale no 85 pace'a jak na lewego pomocnika. 70 driblingu, 75 podań. Dosyć spoko. Jest najdroższą kartą ponoć z Polski, Stępiński. Zaś no prezentuje się według mnie trochę gorzej. Ale no cóż, dobra, bez zbędnego gadania będziemy już otwierali te otóż to paczki. Jeśli możecie, zasubskrybujcie przy okazji ten kanał, bo robię challenge taki jakby 200 widzów do 10 maja, potem będzie jakiś może konkurs. Więc lecimy po prostu z tymi brązowymi paczkami, kto wie, może coś trafimy. Fajnie by było tak zobaczyć, jest niesamowity. No już zaczynamy z grubej rury, no ale cóż, może coś warty będzie, wiecie. U mnie się nie przelewa, no ale wątpię, żeby ktoś chciał ode mnie to kupić. Tutaj pan bardzo dobry. O, i mamy kondycję, o kondycję może uda się sprzedać. Lepiej taką kondycję sprzedawać niż na Quicksell dawać. O, za 300, powinna pójść chyba. No i czy coś tutaj jest ciekawego? Raczej nie. Chociażbym mógł sobie pobrać kontrakty, ale te brązowe kontrakty nie są tak potrzebne mi. Bo nie mam brązowych zawodników. No kto wie, może teraz dostaniemy to co? Teraz tą paczkę pominiemy. Mamy Al-Mutarri. Jest jeden chyba tam ten właśnie z Arabii Saudyjskiej jakiś w TOTS-ach, no ale jak widzimy, teraz w ogóle będzie trudno sprzedać jakąkolwiek brązową kartę, bo jak wiemy dużo osób otwiera. O, zobaczmy. Jesteśmy... To jest złoty kontrakt? Nie. W ogóle ja mam tak, że to jest świecący. Świecące brązowe karty nie wyglądają w ogóle jakby były świecące. Nie, mi się myli, że to są złote. No, ale świecący ten możemy już zabrać. Mnie i trzymę ciebie też możemy zabrać. O, trzecie, Termalikę. A może sobie ustawimy, czemu by nie? Termaliki. Powspierajmy klub z Polski. Naszą małą wioskę z ekstraklasy. Lecimy wtedy dalej z paczką. Kto wie co dostaniemy? Gówno. Dobra, o, ale tu jakiś Kamara. Jakiś czarny typek. Ale też nic nie warte, ale sobie go zatrzymam. O, i zobaczcie jakie kraje nam się... To jest Cypr? Nie, to nie jest Kosowo. Co ja mówię, że Cypr, Kosowa jest strasznie małe. Ugada. No dosyć dziwne, ale no nawet 85 pace'a ugada. Ale jednak go jest tutaj dużo, jak patrzy się, tak? Dobra. No dobra, ale sobie go zatrzymam. Tego też, bo są z innego
takiego kraju, które rzadko widzimy. O, i zobaczcie, jeszcze do tego, ile tutaj jest tych jakichś świecących kontraktów. Dobra, i to reszta szybko. Sprzedaż już. Ominęliśmy 20 tysięcy. No jak otworzyliśmy dwie paczki, to już jest 3000 zabrane z mojej puli, że tak to powiem. Jason. Wow, jaka bestia, nie? Biorę go do klubu. Kolejna bestia niesamowita. Widzę, że tutaj naprawdę dobrymi kartami nam sypie. Leczenie kontuzji na jeden mecz też się może przydać. O, wszystkie plus 3. Rzeczywiście tak, tego nigdy tych treningów jakoś nie używałem. Nie odczuwałem zmian przy tych treningach. Więc co będzie? Jakiś blady. Czyli wątpię, że był cokolwiek warty, więc nie wiem, czemu go sprawdzam. Ale kto wie, czasami niektóre brązowe, bardzo słabe karty są co nieco warte. No i już szybko sprzedać. 17 tysięcy do końca. Czy nie wiem, może trochę tych końców zostawię. Nie myślę, żeby wszystkich wydawać. Teraz nam posypało trzema świecącymi. Ten jest bestia, biorę go jak nic do drużyny. Nic to raczej ciekawego nie ma. A czekajcie, a te stroje? Myślałem, że może jakoś fajnie wyglądają, ale kto wie, może ktoś kupuje. Nie, dobra. Już odwołuję to, co mówiłem. 16 tysięcy do końca, zaraz będzie 14, no prawie 15. I pum. Jest, mamy. Nie mamy. Ale ile świecących, ile zawodników, ile świecących. O, Lacerini, może on coś będzie warty? Przyszłość młodej piłki nożnej. A nie wiem, a tak go zatrzymam sobie, czemu nie? Bono. O, tego skądś kojarzę, bo on, pamiętam, że był w karierze Jagiellonii, w Termalice był. W sumie nie ma takich złych statystyk. Nie wiem, wezmę go. Czemu nie? Czasami jakiś brązowyk się weźmie. Może, o, zrobię taki świetny skład, w którym będę potem w przyszłości grać i zdobędę nim ligę pierwszą. Oczywiście patrzcie tutaj, wiecie. Nie słuchajcie mnie, co mówię, bo czasami bzdury gadam takie. W ogóle ten design paczek nawet fajnie wygląda. Nawet, mówię nawet. Wobi. I Wobi. Ciekawe, ile ty masz lat. Widzicie, poznaję jakichś nowych zawodników. 9-6, to ma 20. Jak 20 lat, to powinieneś już mieć tyle overalla, chłopie. Ja myślałem, że jesteś warty, bo tak patrzę na samym początku. Dobra, tego mogę wziąć w sumie. Leczenie też mogę wziąć, trening też mogę wziąć. O, i wiecie, końsy, jak mi się tutaj ładnie zwraca. Mogę, a nie, to w tym klubie jest Akinfenua. No nie, no coś tak słabo idzie z tymi paczkami. Chyba nie dostanę to co. Lewis jakiś. Lewis. Włodyka. Bardzo fajne nazwisko, powiem. No. Kto wiem, w ogóle mnie ciekawi, jakie będą następne tocy. Niby mają być następne z BPL. No kto wie, tak zawsze było w sumie zazwyczaj. Było BPL, potem było hiszpańska chyba. Więc była, nie, albo hiszpańska była na koniec i jeszcze wcześniej, o, jakiś Murzyn, biorę go. I wcześniej była jakaś, wcześniej była, przed hiszpańską było liga francuska i włoska razem. Ale ja tu raczej za bardzo nie mogę, że tak to powiem, czyhać na... No tu jakiegoś toca, bo chyba go nie zdobędę. Ale mamy babiarza! Prawie jak kapustka. Babiarz, przynieś kolegę z tej samej reprezentacji, że tak to powiem. Wiem, że nie grają, że babiarz nie grał w reprezentacji. Ciekawe, może coś jest warty, kto wie, no pewnie pełno hajsu, nie? Nie, dobra, szartowałem. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu.
Resztę to wywalić. Dobra, 10 tysięcy. No, może zamknę oczy i coś ciekawego się pojawi. Niebieska karta, czyżby? Może? Nie. Nie niebieska. Szkoda. Ale no, jakiegoś mamy, kurczę, Arabusa, co ma 1,74 m. More. Ty, co to kobieta tu jest? Biorę kobietę do klubu. Nie wiedziałem, że do Ultimate'a kobiety wprowadzili. Haha, tak bardzo śmiesznie, nie? Korona Kielce tutaj... Czekajcie, te stroje jakoś mi się nawet podobają. Może sobie je ustawię. Ustawię sobie. Ha! Widzicie? Dostałem herb i jeszcze stroje za te... wszystkie paczki. 8 tysięcy do końca, prawie 9. Może jeszcze raz, zamknę oczy i powiem... Jakieś czary mary, dajcie mi tu dwa tocy i browary, nie wiem. Uuu, ale srebrna karta i to jaka, jakaś z tempem, ale no słaba liga pewnie, hiszpańska, Bundesliga, druga pewnie. Tak jak myślałem, nic nie jest warty. Ale sobie go zatrzymam, czemu nie? O, jeszcze mamy O'Connora. Nie, O'Connor... O'Connor, ja go skądś kojarzę, on jest dosyć młody, nie? 97, 19 lat, Pajanowski nawet, jakie my gwiazdy dostajemy. No dobra, 7700 do końca, za to bym kupił sobie jedną złotą paczkę, tą premium i mógłbym sobie kupić tą srebrną nową. Więc opłaci mi się, no dlaczego nic nie dostaje jakiś bel? Bierę ciebie do drużyny. Zobaczycie, ja potem taką z tego wszystkiego drużynę ułożę. Że normalnie magia. Oj, no nie, no nie jest najlepiej. No nie ma, nic nie ma. Nie wiem, jakąś moją nadzieję, na jednego to tocika. Tym się cieszę. I jej, błagam, jeden malutki tocik, taki brązowy, no. Proszę, taki jeden nawet za 10 tysięcy, ale będę się cieszyć. Teraz otwieram, kładę pada i się odwracam. I się odwracam i co inform. To co chciałem powiedzieć. No ale nie ma to co. No trochę dupa w kurach. Nie wiem co ja mam tutaj teraz zrobić. Chyba wszystko wydam. Wydam wszystko na te paczki i tak nic nie dostanę. No. Życiowe. Co ja zrobiłem w ogóle? Dobra. Dobra tam. Sprzedaj to wszystko. Jej, no plosę ładnie. No i co, no i cały czas mnie oszukiwaliście, ty jaki fajny herb tu zabrałeś na tym? Całe życie mnie wkurzacie. I teraz byście mogli wynagrodzić te moje zdenerwowania przy waszej grze. Te wszystkie bóle w moim padzie, bo jak się wkurzam, to nim rzucę. Potem się odbije, ja nim dostanę. Ostatnia paczuszka, no i proszę. No nie, no... Co wy mi dajecie? Tu jakieś futesy i inne. Ty. O, jeszcze jedno... O, ale ty, ale i do końca dostaliśmy. Za to też możemy kolejną paczkę otworzyć. Jeszcze będziemy mieli trochę. To ostatnia paczka i błagam was. Jej, tak na zachętę, no... Słabo mnie zachęcacie do tego, żebym otwierał. Tu jest jakiś... Ten to jakiś Murzyn Diablo? Prawie jak Diablo ma nazwisko. A wiecie kto to Diablo, mam nadzieję. Dobra. Może się uda jeszcze coś pikselować, żeby dostać paczkę, więc zaraz się widzimy. Nie udało się nic otóż to sprzedać. Więc, bo nie działają coś tam serwery,
Więc to będzie na tyle w tym odcinku, no nic nie trafiliśmy. No za 20 tysięcy mogłem trafić jakiegoś totsika, takiego za 10 tysięcy, no mogłem. W pierwszej paczce niektórzy trafiają. No nie wiem, ja mam, myślę, że ten filmik no nie był najciekawszy pod względem otóż tego, co trafiłem, ale mam nadzieję, że wam się podobał ogólnie. Więc lajkujcie, subskrybujcie i możecie również zalajkować mój fanpage na Facebooku, gdzie czasami wrzucam coś, jakieś powiadomienia, opowiadam wam o czymś, to znaczy głównie o tym, dlaczego mnie nie ma, albo dlaczego nie było odcinka. Więc mam nadzieję, że się podobało i cześć.